Ale tam to jesteś bożyszczem, tam kobiety za tobą biegają, albo mężczyźni. No propaganda zrobiła tyle, że nie widzimy, że tak naprawdę to Zachód pcha nas do tej wojny. Jesteśmy uczestnikami jakiejś wielkiej gry strategicznej. Tak się angażujemy, emocjonujemy, tak udowadniamy, że moja racja jest najmojsza i moja rzeczywistość, moja prawda, że nie zauważamy, jakie są tego potem konsekwencje. No to teraz naprawdę można zwariować, że nas coś ominęło i czegoś nie wiemy, bo zaczął się kolejny podział na tych, którzy są za tym, że należy pomóc Ukrainie, tym, że nie należy pomagać, czyli jedni to byli ruskie onuce, drudzy to byli proukraińscy i kolejna wojenka między ludźmi. Płonącej planety, no i stwierdzenia, że to ty, ja, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, że się zmienia klimat i że my powinniśmy tacy zapłacić zerowym wzrostem gospodarczym, likwidacją dobrobytu i rezygnacją z posiadania dzieci. Naprawdę urzekło mnie to, że przedsiębiorcy u was tak bardzo sobie pomagają, tak? To środek polega na tym, żeby nie tylko mówić, ale też coś zrobić. I teraz pytanie brzmi, co zrobić? Dlatego w większości my chcemy sprzątać podwórka innych ludzi. Pokazywać, że ten to ma tak, a ten to jest taki, siaki i owaki. I trafiłam z tego czasu na książkę Holograficzny Wszechświat Michaela Talbota. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie tak dawno gościliśmy Kasię Szewczyk. Ponownie chciałem z tobą porozmawiać, bo jest bardzo dużo tematów do przegadania. Bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać. Ja może zanim zacznę, to też powiem, jeśli interesuje was ta tematyka, no to zasubskrybujcie kanał, polubcie, żebyśmy mogli się częściej spotykać, nagrywać, więc cieszę się, Kasiu, że jesteś. Dziękuję, że jestem. Dziękuję, bo ja ci też bardzo dziękuję. Chciałem zacząć takim tematem, żeby poruszyć. Dzisiaj mówi się o tej cenzurze, coraz trudniej jest w internecie mówić, co się chce przede wszystkim. Ta wolność jest trudna, między innymi nawet na YouTubie jest coraz trudniej. Jak to jest z tobą? Czy ty też nie masz tak, że... No bo jednak masz taką misję edukacji, masz taką misję pomocy, uświadamiania. Nie masz tak, że może, nie wiem, czasami już masz tego wszystkiego dość? No myślę, Łukasz, że dotknąłeś takiego mocnego tematu, bo ja mam coraz większe dylematy. Takie wewnętrzne. Nie, to nie możesz mieć. Ale mam. Dlatego, że długo się zastanawiam, zanim występuję gdziekolwiek, bardzo długo się zastanawiam, co chcę powiedzieć. I ja wiem, że dla wielu osób to tak wygląda, że ja biorę mikrofon do ręki i ja po prostu mówię. Nie, to tak nie działa. Ja najpierw siadam i myślę. I sama jestem z tymi swoimi myślami. Ja często robię tak, że nawet tydzień robię sobie przerwy w moim życiorysie, po to, żeby się skontaktować sama ze sobą i rozpoznać to, co jest ważne. Ale powiem wam, że słowa, które mi przychodzą przez gardło, są dla mnie coraz cięższe. Że ty mówisz, Łukasz, o tej cenzurze takiej ogólnej, internetowej, a ja mówię o swojej własnej autocenzurze. I dzisiaj, jak już mogę taką zrobić, taką prywatę, to trochę wam o tym opowiem. Dlaczego ja mam takie myśli, skąd się to bierze. Bo jakby wydarzeń na świecie nie brakuje, żeby je omawiać. I jeszcze ja z takich rzeczy, które zawsze są moim priorytetem, to jest to, że jak już ktoś o jednym temacie już tyle opowiedział, że mówi się tyle tak dużo w internecie, na YouTubie, to ja już ten temat chcę ominąć, bo uważam, że jak został już zmaglowany z każdej strony, to jeżeli ja jeszcze nie mam innego spojrzenia na to, no to niech sobie tam to już jest, tak? No i tak jak mówię, tych tematów jest tak dużo, że w zasadzie i na takiej płaszczyźnie globalnej, i naszej, polskiej, że ja kiedyś użyłam takiego porównania, że zbierajmy te klocuszki puzli i układajmy w jeden spójny obraz. To mam takie przeświadczenie, że już jest absolutnie coraz trudniej te klocki pozbierać. Że my tu już mamy jakiś obraz, tu sypią nam nowe klocki z tej strony, z tamtej strony, że tak jak na rynku kryptowalut jest takie pojęcie FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli że coś nas omija. No to teraz naprawdę można zwariować, że nas coś ominęło i czegoś nie wiemy. I wystarczy czasami, nie wiem, pojechać na jeden dzień, odłączyć się od internetu, nagle się okazuje, że wow, nowa rzeczywistość, tak? Jeszcze, żeby ktoś potrafił, bo raczej się nie da do toalety wyjść bez telefonu. Nie, mówmy o tym. Ja też mam cyfrozę i też wiem, że to jest moment, w którym ja też muszę sobie zapalić czerwoną lampkę. Ja specjalnie właśnie o tej inteligencji, o higienie cyfrowej będziemy mówili w Heronie 8-10 września, bo to jest bardzo taki temat, który im każdego dotyka. Bo każdego, i to ja nie tylko dzieci, zależny. Ale też dorosłych, tak? W szczególności, jak ktoś
prowadzi biznes, tak, to ciągle się nasycamy nowymi informacjami. I dzisiaj trochę też o tym chcę. Wysyłamy maile, wiesz, o drugiej w nocy, o trzeciej, sobota, niedziela. No to jest takie, jakby nie zauważamy tego, bo to jest dla nas naturalne, ale gdzieś nasz mózg i całe ciało niestety to zauważamy. Przeciążone, tak? Ta dopamina, która się wydziela, stajemy się od niej uzależnieni absolutnie, tak? Tak na marginesie kiedyś były wojny opiumowe, tak? I to Chińczycy prawie zostali zdegradowani poprzez opium przez Brytyjczyków. Tak teraz mam wrażenie, że chyba Chińczycy wysłali nam nowy opium w postaci TikToka. Tak to można powiedzieć. Natomiast ja chcę jeszcze jedną rzecz zauważyć, że w tym napływie tych informacji i tych rzeczywistych, i tych fabrykowanych, bo dzisiaj to się wszystko miesza, jeszcze do tego wszystkiego one są często tak kontrowersyjne, takie emocjonujące, że dzielą nas na wszystkie możliwe podgrupy. I to motto z czasów rzymskich, divide et impera, czyli dziel i rządź, jest doskonałe na dzień dzisiejszy. A ja bym nawet powiedziała jeszcze inaczej, tak jak moja babcia mawiała, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak? I to jest chyba też jeden z takich, nie wiem, tematów, które naprawdę się dzieją. My tego może nie zauważamy, bo sami jesteśmy jedną z tych stron. I tak się angażujemy, emocjonujemy, tak udowadniamy, że moja racja jest najmojsza i moja rzeczywistość, moja prawda, że nie zauważamy, jakie są tego potem konsekwencje. Dobrze, to teraz ja, jak już kiedyś mnie oglądaliście, słuchaliście, to wiecie, że ja lubię różnego rodzaju analogie i porównania. I ja teraz stworzę taką wielką parabolę, taką wielką, wielkie porównanie i zabiorę nas do wielkiej piaskownicy. Dlatego, że ja tak widzę na to wszystko, co się dzieje, że my wszyscy siedzimy w jednej wielkiej piaskownicy, albo używając nomenklatury gry, jesteśmy uczestnikami jakiejś wielkiej gry strategicznej. I tym sposobem też odsyłam was do filmu, który pewnie wiele osób zna, Igrzyska Śmierci. I charakterystyczne jest to, że co chwilę do tej piaskownicy wpada nowa zabawka, albo mamy nową planszę gry. Czyli innymi słowy, ciągle mamy coś do zabawy, ciągle mamy w co grać. I to powoduje, że my nie zadajemy sobie kluczowych pytań. Bo zobaczcie, co się dzieje w tej piaskownicy, tak? Jeden drugiego bije łopatką po głowie. Panuje konkurs już, kto zbudował lepszą babkę z piasku. Tworzą się obozy, jedni z drugimi walczą o piasek. I mamy tyle zajęć, że tak jak powiedziałam, nikt powoli nie zadaje sobie pytania, skąd się wzięły zabawki w tej piaskownicy, kto je tam wrzuca, co ja tam robię w tej piaskownicy. I chciałabym, żebyśmy na chwilę wyszli z piaskownicy wszyscy i zobaczyli ją z boku. Marzec 2020, zaczynam opowieść. Zaczyna się najsłynniejsza choroba świata. W piaskownicy panuje ogólna histeria. Media tak wszystkich zaczarowały, tam biegają paski, liczby, są specjaliści z różnych specjalizacji, z różnymi tytułami. I mamy sytuację, w której może uśredniając gdzieś 70% populacji, 70% wszystkich siedzących w tej piaskownicy, być może z przykrością to powiem, podejmuje jedną z gorszych decyzji życiowych. Ale kiedy już te czerwone paski w telewizor nie robią większego wrażenia, nie budują już takich emocji, to trzeba podmienić zabawkę. I wybucha największy konflikt za naszą wschodnią granicą. I niektórzy nawet żartowali, że Putin stał się powinien być nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, tak? Bo jednego dnia zakończył akcję pandemia. Tak, bo jeszcze dzień wcześniej biegały tam na czerwonych paskach liczby o śmiertelności, o liczbie zajętych łóżek w szpitalach, a na drugi dzień pod naszą wschodnią granicą stały miliony ludzi bez masek, bez prawdopodobnie szczepień, bez żadnych testów, bez żadnej weryfikacji i przekraczały granice i no i co? No i żaden wskaźnik nie drgnął, więc trzeba było natychmiast zakończyć tą akcję. Nie? Ale zaczęła się nowa, bo zaczął się kolejny podział na tych, którzy są za tym, że należy pomóc Ukrainie, tym, że nie należy pomagać. Czyli jedni to byli ruskie onuce, drudzy to byli proukraińscy i kolejna wojenka między ludźmi. W tym czasie oczywiście u nas, i to do dnia dzisiejszego trwa, tak,
jest ciągły strach, znowu siany przez media, że za chwileczkę tutaj spadną bomby na Warszawę, że za chwileczkę Putin przejdzie po naszym kraju, tak, zajmie wszystkie republiki nadbałtyckie, zajmie Polskę i pójdzie jeszcze na zachód. I w tym dobie tej propagandy, tego bicia się tymi łopatkami po głowie, tak naprawdę już w ogóle straciliśmy takie racjonalne spojrzenie i widzimy tylko jedną stronę, a nie widzimy już drugiej strony i nie widzimy, że tak naprawdę, no ja to tak widzę przynajmniej, no propaganda zrobiła tyle, że nie widzimy, że tak naprawdę to Zachód pcha nas do tej wojny. Ale, no, ale nic to. Kolejna zabawka. No teraz mamy tragiczną sytuację na Bliskim Wschodzie, tak? Izrael bombardujący Strefę Gazy, mamy Iran, no i coraz więcej, już tylko nie w głównych mediach, tak, ale również i w tych alternatywnych mówi się o tym, że stoimy u progu III wojny światowej, tak? I znowu kolejny strach. No i jeszcze dodatkowo na to wszystko taki dodatek do gry w postaci płonącej planety, no i stwierdzenia, że to ty, ja, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, że się zmienia klimat i że my powinniśmy tacy zapłacić zerowym wzrostem gospodarczym, likwidacją dobrobytu i rezygnacją z posiadania dzieci. Niestety z dziećmi tak się dzieje. To jest smutne, że nawet widziałem, że alternatywą stał się już pies, właśnie pupil, i ostatnio się dowiedziałem, że jest barber dla psów, już nie mówiąc, że spychasz różne rzeczy, co... I rzeczy, i na przykład przedszkole, że idziesz do pracy i psa zaprowadzasz do przedszkola. No, Łukasz, nie idźmy na razie w tą stronę. Nie idźmy w tą stronę, ale smutne, że tych dzieci jest mało, naprawdę coraz mniej. No, wiele jest tego przyczyn. Długi temat, to za chwileczkę byśmy tylko na nim skończyli, więc nie chcę go nawet za bardzo poruszać, aczkolwiek bardzo ważne. Natomiast chcę wam tylko jeszcze raz, żebyście wychodząc z tej piaskownicy, stojąc z boku, to zobaczyli, jak to wygląda, tak? Jest sobie piaskownica, co chwilę jest coś wrzucane, co chwilę jest jakaś atrakcja, jak dzieci tracą zainteresowanie daną zabawką, za chwilę się wrzuca kolejną. Ja wam przypomnę książkę Huxley, Nowy Wspaniały Świat. I dla mnie to była taka wielka przenośnia do tego, żebyśmy my nie interesowali się za bardzo prawdą. Żebyśmy nie szukali ani w naturze, ani w starej wiedzy. No i oczywiście tych takich narzędzi odstraszających jest całe mnóstwo, tak? Czyli mamy kary, mamy ból, mamy strach. I wiecie, to jest tak, że strach odbiera kreatywność. Czyli w momencie, gdy żyjemy w takim trybie przetrwać, to my myślimy tylko o podstawowych funkcjach życiowych. To oznacza, że w programie przetrwania my przestajemy tworzyć. Przynajmniej nie tworzymy czegoś, co płynie z naszego wnętrza. Ale w Nowym Wspaniałym Świecie były również takie milutkie zabaweczki, czy takie umilacze. To była soma. Soma, która była takim rodzajem narkotyku, który niwelował wszelkie negatywne emocje. Czyli wprowadzał absolutnie taki stan euforyczny, ciągłego zadowolenia. Tak, ciągły uśmiech przyklejony do twarzy. I zobacz, bo o tym już powiedzieliśmy. Obecnie do tej naszej piaskownicy nie tylko straszne rzeczy są wrzucane, ale również w piaskownicy lądują takie atrakcje jak TikToki, rolki, platformy filmowe z ideologizującymi filmami, za chwilę smartfony, tak, od których już mówiliśmy, że jesteśmy uzależnieni, a za chwileczkę będą to okulary VR. No to właśnie ten pan od higieny cyfrowej powiedział, że są już dla dzieci, jak się rodzą, nocniki z uchwytem na tablet, albo hitem jest teraz na przykład za granicą uchwyty z ładowarką indukcyjną na papier toaletowy. I to naprawdę wchodzi, nie? Wózki na przykład na spacer z tabletami. I to jest za granicą, i to już tak? Jest za granicą, także trend. Pamiętajmy, żeby unikać sklepów, które oferują takie gadżety. A zatem co chcę powiedzieć, że zobacz, ten nowy, wspaniały świat, który nam oferują, jest wirtualny. Staje się takim odskocznią na razie, ale w przyszłości rajem przed tym zagrażającym nam realnym światem. Czyli ten realny świat jest straszny, ale ten wirtualny, tam możesz być Bogiem, tam możesz być każdym, nie? Nieważne, że tam
masz 120 czy 150 kilo nadwagi, siedzisz w tych okularach VR w fotelu z pizzą i piwem, ale tam to jesteś bożyszczem, tam kobiety za tobą biegają, albo mężczyźni. I znowu jeszcze raz chcę to powiedzieć, my siedzimy wszyscy w tej wielkiej piaskownicy i jesteśmy tak zaabsorbowani tymi zabawkami, które dostajemy, że myślę, że nie zadajemy kluczowych pytań. Bo jesteśmy jak chomiki w kołowrotkach. Ciągle za czymś gonimy, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, tak, bo ciągle trzeba coś załatwiać. Zobaczcie, te wszystkie ESG, te wszystkie RODO. To są tylko ogromne ilości nowych dokumentów, papierów, które trzeba wypełniać. Czy ty masz w ogóle czas, żeby się zastanowić nad jakąś kreatywnością, przedsiębiorczością, czy ciągle gonisz własny ogon, ciągle gasisz pożary? Przecież taki nawet RODO 20-30 lat temu, dawniej, gdzieś nikt nie było, wszyscy żyli, żadnych problemów z tego nie było. Ale fajne było to, że wiadomo było, kto mieszka za rogiem, tak? Albo, no na klatce wisiały na domofonie spis nazwiska. Albo można było, tak jak w Nowosądecczyźnie, tak? Jak byłam na tym waszym spotkaniu, to naprawdę urzekło mnie to, że przedsiębiorcy u was tak bardzo sobie pomagają, tak? Co niestety nie wszędzie można o tym w taki sposób robić powiedzieć. To robić w biznesmisji, tak? Żebyśmy się wspierali i budowali tą relację. I teraz powiem wam o tym moim dylemacie. Bo teraz tak, możemy sobie usiąść i zacząć opowiadać o tym wszystkim, co tam się dzieje w tej piaskownicy. Czyli możemy sobie opowiadać o tych wszystkich rzeczach, o których mówiliśmy w poprzednim wywiadzie. O stopach procentowych, o wojnach, o tym, że będą za chwileczkę wybory w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy to właśnie nie jest tak, że my robimy dokładnie to, czego oni od nas chcą. Czyli poświęcamy ogrom swojego czasu i energii na to, żeby ekscytować się, omawiać te wszystkie wydarzenia? To jest mój znak zapytania. Naprawdę zaczęłam się nad tym zastanawiać. Czy to nie jest tak, że ja również poprzez te swoje wystąpienia również was przekierowuję w tą stronę? A z drugiej strony, bo wciąż są dylematy, więc są dwie strony. A z drugiej strony osobiście uważam, że tak, należy wiedzieć, co się dzieje. Nie możemy włożyć głowy w piasek albo robić tak jak małe dzieci, które nakładają na siebie koszulkę i mamusiu, tatusiu, szukaj mnie, bo mnie nie ma. Nie? Stoi, ale koszulka na oczach, on nie widzi, to myśli, że jego nie widzą. To też jest problem, że my nie wiemy do końca, co jest prawdą i szczególnie ci duzi nam mówią, jaka jest prawda. I to chyba, no nigdy, tak jak mówiłaś w poprzednim wywiadzie, że duzi jeszcze bardziej rosną, no to oni nam wmawiają i my nie wiemy. No ja mówię, ja dzisiaj nie wiem. Miliony rzeczy to jest prawdą. Każdy z nas ma swoją prawdę, nie? Ktoś powiedział, że to jest największy problem. Dokładnie, Łukasz, to do tego zaraz zmierzę. Każdy ma swoją prawdę, tak? I dlatego ja uważam tak, po pierwsze, ważne jest, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, tak? To jakby sobie to wytłumaczyłam w ten sposób, że jeżeli ktoś chce schudnąć, to musi najpierw powiedzieć, że jest otyły, tak? Musi to przyznać, tak? Mam nadwagę, tyle i tyle. Albo jeżeli ktoś się zgubił, to musi najpierw zdiagnozować, gdzie jest, dlaczego my się uczymy, gdzie jest północ, południe, nawet po mchu na drzewach, no bo musimy najpierw zdiagnozować, tak, gdzie my jesteśmy, czy od południowej, północnej strony, które kierunki się mamy przemieszczać, żeby nie jeść jeszcze w gęstszy las. A z drugiej strony, czy to właśnie nie jest tak, że my nic innego nie robimy, tylko ciągle o tym klepiemy, mówimy i teraz myślę, że ten złoty środek polega na tym, żeby nie tylko mówić, ale też coś zrobić. I teraz pytanie brzmi, co zrobić? I ja sobie tak pomyślałam, że to jest właśnie taka analogia do lustra, nie? Że jak ty chcesz się zmienić, to ty nie możesz w odbiciu lustrzanym narysować sobie, nie wiem, uśmiechu albo szczupłej sylwetki. Bo to nie jest żadna zmiana. Zmienić muszę się ja, a nie odbicie lustrzane. I dlatego ja zaczęłam sobie przynajmniej mówić w ten sposób. To, co teraz powiem, jest pełne paradoksów, ale to jest teraz moje, więc posłuchajcie. Im więcej chcę widzieć, tym częściej zamykam oczy. Im więcej chcę wiedzieć, tym mniej słucham innych. A im więcej chcę przekazać, tym częściej zaczynam milczeć. Bo Łukasz, bo jedyna zmiana, jakiej my możemy dokonać, to jest ta zmiana w środku, wewnątrz nas. I ona jest najtrudniejsza.
I dlatego w większości my chcemy sprzątać podwórka innych ludzi. Pokazywać, że ten to ma tak, a ten to jest taki, siaki i owaki. Bo najtrudniej jest spojrzeć w lustro i powiedzieć, kurde, jednak trzeba coś tu zmienić, nie? I wiecie, jakby ta cała trudność polega na tym, że idąc do tej analogii tej piaskownicy, czy tej gry, że chyba najtrudniej jest nam podjąć decyzję, że my musimy z tej piaskownicy wyjść. Że ta piaskownica, jak ja ją widzę tak z szerokiej perspektywy, wygląda tak, ja wiem, że dla niektórych to są abstrakcyjne porównania, że to jest wielka, ogromna, bezkresna, piękna plaża. Raj. Ale ktoś postawił tam taki ogranicznik. Bardzo malutki ogranicznik. To jest tak jak z tym słoniem, którego przywiązywali do krzesła, tak? Tego małego słonika i on się nie umiał ruszyć. Potem jak był gigantycznym słoniem, to ta linka dalej tam leżała i on się dalej nie ruszał. Gdzie on by tylko nogą drgnął i ta linka by się zerwała. I my robimy moim zdaniem to samo. I jakby pierwszą rzeczą, którą ja widzę, to jest taka, że ta piaskownica, te granice tej piaskownicy istnieją tylko dlatego, że my sobie dajemy wkładać w głowę różnego rodzaju idee i w serca wciskać strach. I to jest narzędzie, to jest broń, ale ta broń jest obosieczna. I na razie, ponieważ my nie wiemy, jak ona działa, nie wiemy, że w ogóle ona jest przeciwko nam stosowana, to my dalej się bawimy tymi zabawkami. I jeszcze raz to powtórzę. Największą bronią skierowaną przeciwko nam, a jednocześnie naszym największym narzędziem mocy są idee i słowa. My działamy, jakbyśmy byli programowani. Przyjrzyjcie się historii, tej krótkiej chociażby. Ile wydarzeń ma miejsce dlatego, że ktoś nam coś mówi, że tak jest. Nam coś każe. A dzisiaj w dobie nowych technologii, sztucznej inteligencji, możliwości filmowych, jakie ma dzisiaj AI, my za chwileczkę nie będziemy nawet potrafili rozróżnić, czy my widzimy prawdziwe wydarzenia, czy jest to czysta fikcja, jest to świat wirtualny. Tak, że nawet wywiad może być tak, że ja będę z tobą robił to dziś hologram. Malutka, tak, próbka naszego głosu może spowodować, że gdzieś tam się wypowiadasz już na jakichś mediach, albo dzwonisz, nie daj Boże, do twoich najbliższych, którzy myślą już, że coś się wydarzyło i tam wpłacają na jakieś konto pieniądze, tak? Tak, to już jest dzisiaj możliwe. Czy na przykład szef dzwoni do księgowej, żeby zrobiła fakturę, nie? I szefowa go widzi, znaczy księgowa. Ja jeszcze raz chcę wrócić do tej piaskownicy, więc wyjściem pierwszym, bo samo wyjście z piaskownicy, ten Squid Game, o którym kiedyś mówiłam, czyli wyjście z gry, jest szalenie trudne. Nawet nie wiem za bardzo, jak to zrobić, ale głębi duszy wiem, że jest możliwe. Ale pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić, zignorować wrzucane do piaskownicy zabawki. Bo my tak długo tam siedzimy i tyle mamy atrakcji właśnie do tego, że my się tym wszystkim bawimy. Mało tego, my tam swoje światy tworzymy. My tworzymy swoje światy, my tworzymy piaskownicę w piaskownicy. Też strach jest na przykład, tak jak mówiłaś, powoduje, że wiele osób podejmuje irracjonalne decyzje, choćby nawet z inwestowaniem. Dużo osób mówi, kup za granicą, bo w Polsce zaraz będzie. Ale oczywiście, nie inwestuj w Polsce, bo za chwilę tutaj będzie wojna. Oczywiście wiecie, to też jest tak, że to jest ta trudność, żeby za niczym nie biec i niczego nie ignorować. Czyli znaleźć złoty środek. Stać się obserwatorem. Zanim podejmiemy decyzję, stańcie się obserwatorem rzeczywistości. Tak, ja mam takie porównanie. Wiecie, jak wygląda tornado? I dzisiaj mamy takie tornado informacyjne. I my nie mamy wpływu na to, żeby stop, tornado zatrzymamy. Nie mamy takiej mocy sprawczej, ale co możemy zrobić? Znajdź się w oku cyklonu. Znajdź się w tym punkcie centralnym. I wtedy obserwujesz, jak to wszystko wokół ciebie lata, fruwa biega. Ale ty tam nie biegasz. Ty możesz podjąć świadomą decyzję. Ty to wszystko widzisz, obserwujesz. Czyli stajesz się tym świadomym obserwatorem, który ma ten moment między akcją a reakcją. I ta reakcja jest wtedy uświadomiona. Możesz podjąć decyzję, że nie powiesz tego, albo to powiesz. I na jednym z ostatnich moich wystąpień powiedziałam, że bycie świadomym człowiekiem oznacza być odpowiedzialnym. Również za każde słowo, które wypowiadasz albo którego nie wypowiadasz. Każda decyzja wykonana, niewykonana. Każde działanie, myśl, bo od tego się wszystko zaczyna. I to akurat jest rzecz, której dzisiaj chyba wam nie będę opowiadała, tylko wam taką dam zajawkę. Ponieważ mnie ciekawi świat,
obserwuję go, zastanawiam się. I trafiłam z tego czasu na książkę Holograficzny Wszechświat Michaela Talbota. Jest to książka oparta o doświadczenia naukowców, których nazwiska znamy. Niels Bohr, David Bohm, Prim Bram. To są ludzie, którzy mają tytuły naukowe, niektórzy nagrody Nobla. Ale za to, co zrobili dla nauki, spotkali się z ostracyzmem, wręcz praktycznie stracili swoich znajomych naukowych, dlatego że zaczęli mówić o tym, że wszechświat ma formę holograficzną. I dzisiaj to nie jest jakby o tym opowieść, żebym wam to mówiła, ale tak jak kiedyś każdego z was, niezależnie jaki biznes prowadzisz, czy jesteś gospodynią domową, czy jesteś uczniem, studentem, książki, które ja uważam, że zmieniają spektrum patrzenia na to, co nas otacza, całkowicie zmieniają perspektywę, to jest Prawo rezonansu i teraz druga książka, Holograficzny Wszechświat. Napisana bardzo prostym językiem, ale dająca nam bardzo dużo informacji o tym, jaki my mamy wpływ na to, co tu się wyczynia i co to znaczy, że te idee, które są nam wkładane do głowy, powodują, że my je manifestujemy w tym świecie, którego faktycznie doświadczamy. Że tak naprawdę po tamtej stronie jest tylko idea, a po naszej stronie jest działanie. Więc co by tu zrobić, tak? No bo każdy powie, dobra, to nagadała się, to teraz niech powie coś mądra. Widzicie, no ja pracuję ze złotem, więc od złota nauczyłam się jednej rzeczy. Złoto jest metalem szlachetnym. Wiesz, czemu się nazywa szlachetne? Dlatego, że jest na tyle szlachetne, że nie reaguje z wszystkim dookoła. Czyli nie wchodzi w interakcję, nie da się go łatwo zniszczyć. I ja zachęcam, żebyśmy byli jak złoto. Czyli nie reagowali z tymi wszystkimi informacjami, bo jest bardzo istotna różnica pomiędzy tym, że ty dowiadujesz się, czytasz informacje, a inna, że ty całkowicie tym przesiąkasz. Kodujesz się tą informacją. I to jest znowu takie na przykład porównanie do kaczki. Tak? Kaczka sobie pływa po wodzie, po jeziorze. Pływa, ale woda po niej spływa. Tak? Mówi, że czasami spływa, to po tobie jak po kaczce. Nie? Pióra są natłuszczone, czyli ona jest w tej wodzie, a jednocześnie nie przesiąka wodą. A wielu z ludzi ma coś takiego, co jest ich jakby też osobniczą cechą, uwarunkowaną wieloma czynnikami, ani dobrą, ani złą. Że jeżeli wpadają w jakieś pole informacyjne, energoinformacyjne, to całkowicie tą informacją przesiąkają, toną w tych informacjach. I takim osobom powiem wprost, wyjdź z tej wody. Jeżeli nie potrafisz znaleźć się w oku cyklonu, tylko krążysz po tej zawierusze, to nie wchodź w to oko cyklonu, zamknij się, wyłącz te media, idź do lasu nad spacer, idź się pobaw z dziećmi, zrób rzeczy, które cię doładowują, a nie rozładowują. Ale są osoby, które absolutnie mogą tego posłuchać, bo na tyle są ugruntowane, że te informacje ich nie czynią, tylko oni czynią z tych informacji narzędzie do zmiany. I czy jedni są lepsi od drugich? Nie. Jedni są tacy, drudzy tacy, więc każdy ma swoje lekarstwo i panaceum na to. Druga rzecz to, skoro jest tyle tych informacji, a powiedzieliśmy sobie, i to jest oczywiste, że ich coraz więcej, chociażby nawet te TikToki, rolki i tak dalej, nie? Tych informacji jest przesyt. To my codziennie kąpiemy swoje ciało, tak? Oczyszczamy je z takiego brudu, który mamy tu i to jest naturalne. To czemu nie kąpiemy swojego umysłu? Czemu nie robimy prysznicu swoim myślom? Że warto w tych czasach, w których jesteśmy, w tych szalonych takich czasach, można powiedzieć, natłoku informacyjnego, robić sobie kąpiel umysłu. Słuchajcie, znowu nie ma jednej definicji. Ja mogę powiedzieć, jak ja to robię, ale każdy z was musi to sobie znaleźć sam. Można sobie usiąść i oddychać, tak? Skupić się tylko na swoim oddechu, zaciekawić się, gdzie on tam płynie. Można, nie wiem, ktoś tam medytuje, ale jak ktoś na przykład, nie wiem, modli się litanie, to też jest okej. Jestem absolutnie za tym, żebyśmy nikogo nie negowali, że on to robi tak, a ja to robię tak. Ktoś idzie biegać. I to mu pomaga. A ktoś będzie leżał i to mu pomaga. I ktoś popracuje w polu też. No wszystko, każda forma. Każda forma, która po pierwsze kluczowe, co zrobi, sprawi, że czujesz wyciszenie. Bo tego dzisiaj każdemu z nas brakuje. Następna sprawa to jest obserwacja myśli. Żeby sobie zacząć diagnozować, bo czasami mamy takie uporczywe myśli.
która myśl jest moja, faktycznie, a którą ktoś mi włożył do głowy. Tak? Bo jest całe mnóstwo myśli, które zostały nam do tej głowy włożone. Przez media, przez najbliższych, przez rodziców i my to pokoleniowo jak mantrę powtarzamy. Ale póki to jest nieuświadomione, to jest nasz los i przeznaczenie i my mówimy, że to nie my, tylko to tak życie tak ułożyło. To nie my. Pytanie, kim jestem? To jest takie pytanie, które jak kiedyś usłyszałam. Jest taki Rama Maharishi, miałam przyjemność być w jego ashramie, przy czym absolutnie nie jestem z żadną religią związana dla jasności, ale on ciągle zadawał sobie pytanie, kim jesteś, czym jesteś? I za każdym razem jakby wprowadzał negację. Kto mówi? Kto zadaje pytanie? Kto słucha? Kto obserwuje? Kto jest obiektem obserwowanym? To są bardzo głębokie, filozoficzne pytania i mówi się, że jakby stan oświecenia, czy jak to nazwać, następuje w momencie, gdy dochodzimy do sedna. Ale być może całe nasze życie będzie polegało na tym, żeby te pytania zadawać i nie czekać na odpowiedź taką, jak można powiedzieć, rozumową, książkową. Ja zawsze też mówię, praktykuj ruch i bezruch. Bo ktoś powie, to teraz warto, nie wiem, rano iść na siłownię i gimnastykować się. Ale są osoby, które są na przykład nadpobudliwe i dla nich to jest jeszcze bardziej destrukcyjne. Więc być może należy się zatrzymać. A być może są osoby, które są takie tamas, tak, takie zastygłe. Może czas, żeby się ruszyć. Nie ma jednej znowu drogi. My musimy sami dokonać rozpoznania, bo całe nasze życie tutaj jest o tym, żebyśmy siebie poznali. Myśmy już tu kiedyś na tym miejscu, jak siedziałam, to mówiłam, że bardzo często mamy pretensje do naszych bliskich, partnerów życiowych o coś. Ale jak my możemy mieć pretensje, że oni są tacy, jak my tak naprawdę sami nie wiemy, jacy my jesteśmy. My nie mamy własnego rozpoznania, jak reagujemy. Często to są tak zwane łuki odruchowe. Nie ma znowu tej przerwy, tego bycia w oku cyklonu między akcją a reakcją. To nie znaczy, że wszyscy mamy się nagle stać tacy ślamazarni, tacy bez wyrazu. Ale dać sobie jakieś refleksje, bo na tym polega mądrość, nie? Że to nie tylko zbieranie informacji, tylko ich wykorzystanie. No i takie proste rzeczy, słuchajcie, w tej całej piaskownicy, zamiast się tłuc łopatką po głowie, może warto się uśmiechnąć do drugiej osoby, nawet takiej spotkanej na ulicy. Może 5 popuka cię po głowie, ale 6 się uśmiechnie na zasadzie neuronów lustrzanych. No i być dobrym dla siebie, dla innych ludzi. Bo ja zawsze powtarzam, że wszystko do nas wraca. Takie są prawa wszechświata. Cokolwiek w ten wszechświat wyślesz, czy to jest myśl, czy to jest intencja, czy to jest działanie, czy to jest słowo, to ono obiega świat. Znajduje po drodze tych, którzy są mu przychylni i wróci. Z której strony wróci do nadawcy? Dlatego gdybyśmy te podstawowe prawa wszechświata znali, to ten wszechświat by zupełnie inaczej wyglądał. Bo po pierwsze, skupilibyśmy się na rozpoznaniu siebie i zadaniu sobie w końcu pytania, kto wrzuca te zabawki do tej piaskownicy i czym one są takie atrakcyjne, czym one mnie tak przyciągają. Dlaczego ja się tak bardzo chcę bawić tym telefonem? Jak bardzo uciekam od tego realnego świata albo jak bardzo uciekam od siebie, bo tam jest kolorowo, wesoło, a oprócz tego jeszcze, to powiedzą biochemicy mózgu, tam się wydziela narkotyk, nie? Dopamina. A jak już jest tyle tej dopaminy, to potem już jest za mało, to potem musi być tyle. No i kółeczko, w którym się wszyscy kręcimy. Nie? A może jest to taka najprostsze... Plaga. Tak, a te najprostsze rozwiązania, które my omijamy, no bo co to tam? Ja jestem przecież przedsiębiorcą, a ja jestem tym, a ja jestem tym. To jest za prosto. Chcę bardziej skomplikowanego rozwiązania. A może właśnie te rozwiązania są... To najprostsze są najbardziej kluczowe. Że jeżeli faktycznie ten wszechświat jest hologramem, to pytanie, jaki film wyświetlam? A żeby wiedzieć, jaki film wyświetlam, to muszę najpierw rozpoznać siebie, swoje najgłębsze przekonania. I dlatego wracając do tego ostatniego słowa, które ostatnim słowem chcę podsumować, które ty już powiedziałeś. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna rzeczywistość. Wszystko jest subiektywne.
Każdy z nas widzi ten świat i doświadcza inaczej. I nie znaczy, że lepiej, inaczej. I to jest piękne, że jesteśmy inni. Zobaczcie, do czego teraz jakby dążymy. Ten świat dąży do tego, żeby nas unifikować. Żeby wszystko było jednakowe. Ale może fajnie, jak będzie właśnie tak, że ty masz inne spojrzenie na tą sprawę, ale możemy o tym po ludzku porozmawiać. Wiesz, Kasia, ja mam taki pogląd na to. Zobacz, jakbyś zobaczyła to z tej strony. A ja z zaciekawieniem dziecka mówię, to pokaż mi to. A rzeczywiście, no wiesz, ja nie wiedziałam tej strony. Ale chcę nadal zostać przy mojej stronie, wiesz? My nie jesteśmy po dwóch stronach barykady, tylko zupełnie inaczej to widzimy, tak? Każdy przedmiot, który przed nami ktoś postawi, a my siedzimy po przeciwnych stronach siebie, to my go widzimy z innej strony, ale jeszcze jest jedna rzecz, bo my go nie widzimy od spodu, my go nie widzimy od środka, my go nie widzimy jeszcze z wielu innych perspektyw. Ja myślę, o tym dialogu to nawet politycy powinni do ciebie na szkolenia przyjść właśnie, jak prowadzić ten dialog, bo my od polityki idąc na sam dół nie potrafimy właśnie rozmawiać i szanować tego zdania. Nie za bardzo jesteśmy tacy buntowniczy, nie? Bardzo się denerwujemy, mówimy, że ja wiem najlepiej i obstajemy. To co powiedziałeś wcześniej, moja że prawda najmojsza. Podczas rodzinnych spotkań potrafimy się o 10 rzeczy pokłócić właśnie dlatego, nie? Że każdy wie lepiej. Także jak najbardziej, bądźmy sobą, blisko siebie, rozpoznajmy siebie, ale jednocześnie dawajmy przestrzeń na to, żeby ktoś drugi miał też szansę mieć swoją przestrzeń, swoje życie, swoje inne spojrzenie i szukajmy punktów stycznych. Jest ich całe mnóstwo, bo w istocie rzeczy jesteśmy tym samym. Bardzo, bardzo, bardzo mądre słowa, bardzo takie potrzebne nam wszystkim, żebyśmy byli właśnie razem i tak jak mówię, uśmiechajmy się, szanujmy i wtedy na pewno dalej wszyscy zajdziemy i akceptujmy, przynajmniej posłuchajmy drugiej strony, zanim będziemy jakieś wnioski wyciągać. Dokładnie tak. I jeszcze raz wracając do tej analogii, tej piaskownicy. Pomyślmy, co by było, gdyby jednego dnia wszyscy zaczęli ignorować zabawki, które wpadają do piaskownicy. Wtedy mielibyśmy czas, żeby się rozejrzeć, że jesteśmy w innej przestrzeni niż ta ograniczona płotkiem, który możemy tylko przekroczyć i wyjść z piaskownicy. No, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to jest taka, z tą refleksją warto zostawić widzów. Ja się nie mogę doczekać kolejnej rozmowy, bo mógłbym z tobą rozmawiać godzinami, czuję niedosyt, więc naprawdę rób to częściej, tak jak powiedziałaś. A ja już powiem, że zgłębiam jeszcze jedną przynętę. Myślę, że będzie jej objawienie szokujące. Okej, to ja się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że przedstawimy też i ją. Super, dziękuję Ci, Kasiu. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.